Wszystko co dobre szybko się kończy. Ostatnie dwa dni takie zrobiliśmy sobie tylko dla nas. Bez kamery, kamera zostawiłem w domu. A nie, bo wpłynęliśmy sobie łódkę, pływaliśmy sobie łódką przez te dwa dni. Taki mały jachcik, można powiedzieć. Także to był tylko dzień dla nas. Byliśmy akurat z znajomymi, także też zachowałem prywatność wszystkich dookoła. A teraz nadszedł czas powrotu i tak o jeden dzień się przedłużyło nam. Mieliśmy wcześniej wyjeżdżać, jednak jeden dzień zostaliśmy dłużej. I wracamy, mamy do celu 1266 km. Teoretycznie 14,5 godziny, ale wiecie jak to jest z tymi godzinami. Raz się jedzie 13, raz się jedzie 23, także nie ma na to reguły. Także wracamy i następny wyjazd dopiero za rok. Niestety, a teraz wracamy do zimnej Polski. Także trzymajcie się. A, jeszcze dam później podsumowanie całego wyjazdu. Podsumujemy, zobaczymy ile wydaliśmy. Na razie droga nie jest zła. Udało nam się pokonać jakieś 400, 500, prawie 500 km. Już mamy 815 do celu. W ile czasu? 4 godziny? 4 godziny 15 minut, także nie jest zły czas. Zero korku praktycznie w stronę Polski. Bo w drugą stronę, no to masakryczne. Takie górne korki, no i dużo ludzi w ogóle na parkingach. My w tej chwili stoimy na granicy, mamy do granicy 500 metrów. Granicy chorwacko-węgierskiej. Wyjedziemy przez Węgry, tak jak wcześniej widzieliście, przez Węgry i Słowację. Także mamy teraz do pierwszej granicy 500 metrów. Nie mieliśmy żadnej zwężki praktycznie. Elegancko wszystko szło, płynna jazda. Oczywiście przepisowo, 130-140 maksymalnie. I na tego taki czas. No dobra, jedziemy dalej, zobaczymy. Pogoda dopisuje, mamy 33 stopnie. Zobaczymy jak będzie w Polsce. Zostało nam jeszcze 2,5 godziny 200 km. Także powiem wam, że jechaliśmy teraz przez Węgry i Słowację. Według mnie jest lepsza droga między Czechami, Słowenią i Austrią. Jechałem teraz pierwszy raz w tym roku tędy i jestem bardzo zadowolony z tej drogi. Wydaje mi się, że jest nawet lepsza. Witajcie, wróciliśmy już z Chorwacji. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy, jak to mówią. Miałem robić wam takie podsumowanie odnośnie moich kosztów, moich wydatków całych. Mam rozpisane, a popowiem wam, co będę tam. Już chwileczkę poczekajcie, idziemy po dokumenty. Wezmę tylko rozpiskę sobie tych faktur wszystkich paragonów. W tym roku nie zbierałem tak paragonów. Nie robiłem tak ostatnio, że wszyściutko co do, nawet za głupiego loda jak dawali paragon, to brałem rachunek, żeby zobaczyć później podsumowanie. Ale do rzeczy, nie będę robił takiego tak jak w zeszłym roku, tak bardzo szczegółowego. Natomiast koszty są bardzo zbliżone, bo za auto wyszło nas z bramkami, z winietami. W tym roku, zaznaczam, jechaliśmy przez Węgry i Słowację. Powiem wam, że w przyszłym roku ja będę jechał to też tą drogą. Bardzo droga mi się podobała. Nie wiem czemu tak jest negowana, że jakaś zła droga czy coś. Dla mnie elegancko się jechał. Jechałem w nocy, także nie było w ogóle ruchu. I to jest tak. Koszt winiet to było 143 zł za winiety za Słowację i za Węgry. Na miesiąc czasu oczywiście winiety. Natomiast paliwo. Paliwo mnie wyniosło. O, bramki. Bramki w Chorwacji zapłaciłem łącznie 315 zł. Wolałbym, żeby też były winiety. Byłoby to zdecydowanie ułatwione. I paliwo wyszło mnie 1500 zł, prawie że, także wyszło mi auto niecałe 2000, tak mówię, 1900 z kawałkiem mi wyszło. Zostało mi trochę paliwa, także liczę jakieś 1800 zł koszty na
Dojazd tam, czyli wszystkie opłaty związane z samochodem. Oczywiście plus ubezpieczenie, nieubezpieczenie, to co to dodatkowo, to każdy indywidualnie robi. To są te podstawowe opłaty, które trzeba podnieść jadąc samochodem. 1800 zł w moim przypadku. Może by auto było na gaz, może by mniej paliło. Ja zużywam tyle. Zrobiliśmy łącznie prawie 3900 km zrobiliśmy, tak, 3900 z kawałkiem, prawie 4000 km zrobiliśmy łącznie. No dobra, to jest tak, za kwaterę płaciliśmy, no i właśnie, znowu będzie dyskusja, że płacisz mało, tak dalej, tak dalej. Dobra, trudno, ja szukam tanich kwater, za kwaterę zapłaciłem 1900 zł. Za niecałe 2 tygodnie, bo 13 dni, dobra, 13 dni w tym roku byliśmy. Wróciliśmy dzień wcześniej, aczkolwiek wyjechaliśmy i tak 2 dni stamtąd, 2 dni czy 3 dni? 2 dni wcześniej stamtąd, pojechaliśmy jeszcze do znajomych, którzy byli w okolicy Siebienika. Tam jest też nasz stary gospodarz, w którym też kiedyś byliśmy u niego 2 razy, także bardzo miło nas przyjął. U nich zostaliśmy jeszcze 2 dni, 3 dni, bo nam się pobyt przedłużył. No i później wróciliśmy do Polski. Także cały koszt łączny ze wszystkim, z apartamentem, z paliwem, z wydatkami wszystkim. Nie liczę tego, co zabraliśmy z Polski oczywiście. No to wyniosło nas lekko ponad 6000, 6100. Tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku też było podobnie. Tylko, tak jak mówię, wydajemy tak średnio około 6000. I to nie jest tak, że sobie odmawiamy wszystkiego. Chcemy iść na obiad na przykład, no to w tym roku byliśmy raz, dwa, trzy razy na obiedzie, raz na kolacji na przykład, resztę posiłków robiliśmy w domu. Także myślę, że to nie jest aż tak bardzo źle. Próbuję niektóre potrawy nowe, niektóre ponawiam smaki. Także takie podsumowanie, szybkie podsumowanie, bo mówię, bo miałem nie robić, ale zrobię. Także całe podsumowanie kosztów to jest 6100 zł, 100 z kawałkiem, no wydaliśmy. No i co? No i tutaj jesteśmy już w Polsce, jesteśmy od 3 dni pracy. 3 dni pracujemy już i jest długi weekend. I co robimy w długi weekend? Wyjeżdżamy. A gdzie wyjeżdżamy? Z racji z tego, że mamy winiety na Węgry i na Słowację, stwierdziłem, że warto może jest pojechać, wykorzystać moment na Węgry, na Balaton. Nie byliśmy tam nigdy, przejeżdżałem teraz przez Węgry. Rozważałem, żeby jechać przez Balaton zobaczyć, ale no jednak trasa jest długa, bo w sumie jechaliśmy, żeby was nie skłamać, około 14 godzin cała trasa. Także nie było aż tak strasznie. No i stwierdziliśmy, że jedziemy nad Balaton. Także dzisiaj wyjeżdżamy, już auto jest spakowane, jedziemy na kemping. Kemping, jaki kemping znalazłem? A to powiem wam w następnym filmie, jak będę opowiadał o tym wyjeździe. Tutaj nie będę łączył tych filmów. Także Chorwacja jest temat 2019 zakończony. Wydaliśmy 6000 i nam się skończyły klocki hamulcowe po drodze, ale na szczęście dojechaliśmy, nic takiego poważnego nie było. Piszczały, tylko ptarły się blaszki. No to takie ograniczniki są takie, no i to jednak było denerwujące, ale od razu już w pierwszy dzień tylko dojechałem do Polski, wymieniłem klocki na nowe. Tarcze nie są zniszczone, także całe szczęście, wszystko w porządku. No i co? Tyle w tym temacie. Jeszcze parę filmów pewnie się pojawi. Ale no teraz my się przygotowujemy na drugi wyjazd. Trzymajcie się i oglądajcie, subskrybujcie ten kanał, oglądajcie moje filmy, bo w miarę możliwości finansowych i czasowych oczywiście, a no, czasowo jest bardzo ciężko, no finanse też, bo się budowa, to wiadomo. Także wyjeżdżamy wtedy, kiedy tylko możemy, bo lubimy lato, lubimy ciepło i wykorzystujemy te momenty, bo później zimą to się nie chcę nic. Także etap Chorwacja myślę, że jest zakończony w tym roku. Ja co roku tak mówię, że ostatni raz, ale chyba jednak w przyszłym roku też wyjedziemy do Chorwacji. Tak coś mi się zdaje. Zobaczymy okolice listopada, jak będę szukał może jakichś wakacji. Bo jakoś tak on inclusive jakoś mnie tak nie do końca do mnie przemawia. Wolałbym na przykład wsiąść o jakiegoś kampera, czy jakiegoś nawet busa przerobionego, jechać w świat. O, to by było najlepsze. No gorzej, no nie każdy w ten sposób lubi i potrafi spędzać czas. Dobra, trzymajcie się, bo przeciągam. Na razie.